Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z takim troszkę innym formatem. Zrobię unboxing dwóch paczek boksów subskrypcyjnych z Look Fantastic. Ja do tej pory robiłam te unboxingi na Instagramie, na Stories, ale stwierdziłam, że jeżeli założyłam ten kanał na YouTubie, to przenoszę się również z tym materiałem tutaj na swój kanał, bo wydaje mi się, że jest w tym chyba trochę więcej sensu. Żeby robić to tutaj i żeby to zostawało na stałe, niż kiedy na Instagramie po prostu nagrywam to wszystko i znika po jakimś czasie. Więc takie filmiki będą raz w miesiącu z unboxingiem kosmetyków z Look Fantastic, ponieważ te boksy przychodzą raz w miesiącu. W tym miesiącu wyjątkowo mam dwa. Z listopada i z grudnia, dlatego że po prostu nie miałam czasu tego zrobić i te paczki leżały. U mnie jedna już leży, ho ho ho, druga też już trochę leży. Dlatego dzisiaj zrobię dwa razy, natomiast w następnych miesiącach po prostu będzie raz w miesiącu taki unboxing. Te boksy z Look Fantastic, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, o co chodzi, to polega na tym, że po prostu zapisujecie się na taką subskrypcję i co miesiąc przychodzi do Was pudełeczko z kosmetykami, które nie wiecie, co tam będzie, tak? To jest niespodzianka. Wybierając dany box danej marki, już gdzieś tam kierunkujecie swoje zainteresowania, ponieważ różne boxy mają jakby w ofercie różną zawartość. W tym przypadku ja wybrałam sobie to, co jest dla mnie odpowiednie, czyli głównie kosmetyki do pielęgnacji, czasami coś tam makijażowego, ale rzadziej. No i to są też takie kosmetyki właśnie dla osób raczej w moim wieku. I często, bardzo często w tych boksach są różne produkty z kwasem hialuronowym w składzie, co dla mnie bardzo odpowiada, bo po prostu moja skóra jakoś tak świetnie się z kwasem hialuronowym sprawdza to wszystko. Więc dzisiaj otworzę te dwa pudełka i zacznę już je rozpakowywać i jeszcze w międzyczasie Wam powiem o samych boksach, o co chodzi. Zaczniemy może od listopada właśnie, żeby zacząć od listopada, zaraz, gdzie tu jest napisane. To jest boks z... Zaraz, jakaś data by się tutaj przydała. Ale nie widzę, powiem szczerze, daty, numer, kody, nie mam daty, nie wiem, czy będę rozpakowywała listopad czy grudzień, więc trudno. W takim razie po prostu zobaczymy, co będzie, to będzie. Co będzie, to będzie i tyle. Więc tak, zacznę po prostu pierwsza z brzegu. I chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że takie boksy subskrypcyjne to polega właśnie na tym, że płacicie co miesiąc tam jakąś kwotę, raz się zapisujecie do takiej subskrypcji, tam ściąga z konta raz w miesiącu jakąś tam kwotę, w zależności od tego, jaki boks wybierzecie i po prostu już więcej już nic z tym nie robicie, więcej już nic nie piszecie, nie zamawiacie, tylko dostajecie co miesiąc taką paczkę. Nie macie wpływu na to do końca, co tam jest, tylko tyle, że po prostu wiecie mniej więcej, gdzie tam jest jakieś założenie danej firmy, jakie kosmetyki wysyła. Takich boksów jest naprawdę mnóstwo w internecie. Jak sobie wpiszecie, to zobaczycie, że jest mnóstwo takich firm, które takie rzeczy produkują. Są boksy naprawdę nie tylko z kosmetykami, są nawet z smakołykami dla zwierząt, są z świeczkami, z po prostu co chcecie. Wszystko jest, już wszystko jest. I teraz tak. Tutaj rozpakowałam taki pierwszy, zaraz zobaczymy, jaki to jest miesiąc, nie mam pojęcia, nie sprawdziłam, bo oni później w ciągu miesiąca pokazują, co tam wysłali, ale ja tego nie sprawdziłam, więc nie wiem, tu jest taki, zaraz zobaczymy, jaki to jest miesiąc. Osoby, które dostają, to pewnie już wiedzą, ale ja nie wiem. To jest chyba listopad, więc tak, to jest listopad. Czyli udało się trafić po kolei, czyli tak jak powinno być, listopad. Zawsze jest książeczka, tutaj będzie opis tego, co po prostu jest w środku, jeżeli to czasami takie nieoczywiste. Tak to wygląda w środku, tutaj zawsze jest
zapakowane w jakąś folicę. Co miesiąc to pudełeczko ma inny kolor. U mnie takich pudełeczek jest już mnóstwo, one są twarde, ładne, więc ja sobie je po prostu w domu zbieram i wykorzystuję do różnych takich segregacji różnych rzeczy. Dobra, co tutaj jest w tym miesiącu? Tak to wygląda. Co tutaj jest w tym miesiącu? W tym miesiącu tak, mamy płyn micelarny marki Polar. To się na pewno mi przyda. Szczególnie, że teraz jestem w tej chwili w podróży. Więc tak, i wzięłam w podróży te pudełeczka ze sobą, bo zaplanowałam sobie właśnie to w końcu znaleźć czas na to, żeby to nagrać. Więc dokładnie tak to jest. Nie wiem, czy to się wyostrzy tutaj, czy się nie wyostrzy. Być może to widać. W każdym bądź razie tak, zobaczymy. Może będzie ładniej tutaj na zdjęciu pokazane. O, jest. Tutaj mamy zawsze opis tego produktu, który jest w pudełku. I tak, mamy tutaj właśnie wodę micelarną. To będę sobie odkładała może na bok do tego pudełka tutaj, żeby nie pogubić. Teraz tak, kolejna rzecz to jest... Co to jest? Jakaś... A, krem. Krem z aloesem, z zieloną herbatą. Z jakimiś jagodami, z olejkiem, z też tutaj z jakimiś migdałami, tak. I tutaj Wam pokażę, to jest marka na obaj, więc to też na pewno się, ile tego jest kremu, 50 ml, czyli jakiś taki standardowy. Dalej, to chyba jest coś do włosów, tak mi się wydaje, bo nie jestem pewna, pokażę Wam, ale wydaje mi się, że to jest do włosów. Jakiś kosmetyk, ponieważ tutaj... Jak to zrobić, żeby się tak nie odbijało to światło? No, trudno, chyba będę musiała nad tym popracować. W każdym bądź razie tu jest informacja, że ten kosmetyk po prostu pielęgnuje kolor na włosach, więc no musi być na pewno do włosów. Jest to jakaś prawdopodobnie maseczka, odżywka, coś takiego. O, super, uwielbiam tą markę. Teraz jest tutaj krem, serum Perfect Leg Skin Miracle do nóg. Nie, do całego ciała. Do całego ciała. Ale powiem Wam, że to jest marka This Works. Ja bardzo lubię tą markę, ponieważ w ogóle tą markę poznałam od mgiełki do spania. Uwielbiam takie zapachy ziołowe do spania i po prostu oni mają fajne takie rzeczy w tym klimacie. Miałam od nich jeszcze jakieś kosmetyki, też właśnie z tych boksów i powiem szczerze, że fajnie mi się to sprawdzało i wydaje mi się, że od nich miałam taką mgiełkę na lato też z kwasem hialuronowym do twarzy, która miała odświeżać i też zarazem jakby pielęgnacyjnie działać, ponieważ miała tam aktywne składniki. I lakier do paznokci. O, akurat do mojej szminki. Wydaje mi się, że chyba to jest ten odcień, więc może dzisiaj sobie pomaluję. W ogóle bardzo rzadko maluję paznokcie, powiem Wam szczerze, że nie... Kompletnie jakoś nie, nigdy nie mogę znaleźć na to czasu. I co tu jeszcze jest? Kredka. Ale co to jest za kredka? Do oczu, do ust? To jest do oczu. Kredka do oczu w takim bardzo klasycznym brązowym kolorze z lekkim połyskiem. Nie sądzę, żeby to się tu wyostrzyło, ale to widać, że to jest taki naturalny, przyjemny kolor, który chyba każdy by mógł używać. I to jest marka Lord & Barry. Często ta marka pojawia się w tych boksach. Różne kredki, różne takie rzeczy. Ja powiem szczerze, że ja chętnie używam tych kosmetyków. One mi się zawsze jakoś tak sprawdzają. Są zawsze w jakichś takich fajnych, neutralnych kolorach, które na co dzień, po prostu na co dzień. Więc tak, to udało się rozpakować. Myślę, że w miarę szybko. W książeczce zawsze tutaj mam, to później będę sobie czytała jeszcze takie różne opisy tych kosmetyków. A
ale to są już takie, wiecie, opisy, które są mniej lub bardziej potrzebne, bo tak naprawdę no to chyba wszystko wiadomo, co tam jest. Po opakowaniach są też informacje napisane na opakowaniach, więc myślę, że to po prostu jest tylko już taki gadżet. Chociaż powiem szczerze, czasami zdarzało się, a już te boksy dostaję od roku, więc już mam z nimi trochę doświadczenia i zdarzało się, że czasami naprawdę, że niektóre kosmetyki były takie nieoczywiste, nie do końca sama wiedziałam, co to jest i do czego służy, no bo tak jak mówiłam, to wszystko są jakby zawsze niespodzianki w tej zawartości i zdarzało mi się, że później wręcz nawet szukałam gdzieś tam jeszcze w internecie i tak dalej, więc to na pewno ma sens. Tutaj zawsze jest też z tyłu kosmetyk, który będzie w kolejnym pudełku jakiś jeden podany. I w tym przypadku to jest kosmetyk marki Avant. O, z kwasem hialuronowym, coś jakiś serum, krem pod oczy, rozświetlający. Więc to tak działa, że w tym grudniowym powinien jeden z tych wszystkich kosmetyków to powinno być to, a reszty nie znamy. Więc teraz bierzemy się za tą drugą paczkę grudniową. Ciekawa jestem bardzo, bo grudzień to jest taki miesiąc, który dla wielu osób jest jeszcze, ma dodatkowy wymiar i czasami marki też mają jakąś tam w tym kontekście dodatkową rzecz do pokazania, więc jestem ciekawa, czy tu w tym przypadku też to tak działa. To tak, otwieram, żeby było wiadomo, że trzymam sobie tutaj na kolanach poduszeczkę i na tej poduszeczce staram się to robić, żeby było widoczne. O, jaki fajny, jakie ładne pudełeczko. Dobra, ciągamy. Zazwyczaj one nie mają aż takich wzorków. Chociaż zdarzało się w tym roku, pamiętam, że na początku roku było takie super ładne pudełeczko z paniami, z różnymi paniami w różnym kolorze skóry i ja w tym pudełeczku sobie też trzymam jakieś tam swoje rzeczy, więc ono często ze mną jest. Też nawet mam je tutaj ze sobą, więc mogę Wam zaraz pokazać, co mam na myśli, ponieważ noszę je po prostu wszędzie ze sobą, bo tam fajnie mi się układa swoje jakieś sprawy. I teraz tak. Tak odłożę na bok, żeby tu jest to poprzednie. I teraz tak, to jest bardzo ładne. Bardzo ładne pudełeczko, to są bombki chyba. Bombki na sznureczkach, jakieś takie trochę w kształcie szminki, trochę w kształcie perfum. I mi się wydaje, że już chyba wiem w kształcie których perfum. No ale dobra, dzisiaj takie troszeczkę odstępstwo od tematu perfum, ale jeszcze w tym na pewno w tym tygodniu dodam film o perfumach, też o zimowym pięknym zapachu, więc to możecie się spodziewać na pewno, że jeszcze w tym tygodniu. I teraz tak, otwieramy. Znowu jest książeczka. Jeden produkt pokazany do kolejnego pudełka. I dobra, tutaj mamy czarny ten papier w środku. I złote w tym miesiącu, te takie, one są tu zawsze, takie ochraniacze, ale też troszeczkę, żeby ładnie wyglądało. Dobra, po kolei, co tu mamy w tym miesiącu? Ciekawa jestem, co to jest? Serum nawilżające do skóry dojrzałej. Umiarkowanie dojrzałej, myślę, bo tutaj zazwyczaj są właśnie takie po umyciu, kilka kropelek, wmasować w twarz, szyję, dekolt, czyli standardowa informacja. I nie znam tej marki. Tutaj jest 10 ml, ale to jest takie zawiesiste, tego nie będzie widać chyba raczej na filmiku, ale to jest taka zawiesista konsystencja, która na pewno już z doświadczenia wiem, że starczy na długo, bo takie kropelki się po prostu bardzo dobrze rozprowadzają na skórze. Więc to na pewno spróbuję i zobaczę, jak to tam dalej będzie. Nie wiem, muszę coś popracować nad tym, żeby to światło mi się tutaj tak nie odbijało, ponieważ nic kompletnie nie widać, co tutaj trzymam. Marka nazywa się Medicate.
Więc jeżeli znacie tą markę, napiszcie w komentarzu, czy jest fajna, czy nie. Dalej. Co to jest? O, to jest spray do włosów, jakiś taki układający fryzurę. I z tej marki to jest Percy and Red London 50 ml. Tej marki już coś wcześniej miałam, jakąś taką też do układania włosów, taki jakby żel, coś takiego. Natomiast powiem szczerze, że ja nie używam za bardzo takich kosmetyków do włosów i nie w ogóle nie układam włosów, po prostu myję, suszę i na tym się kończy. Nie robię fryzur, nie używam prostownicy, nie używam lokówki, nie używam nic. Więc u mnie tak naprawdę jedynym kosmetykiem do włosów, który funkcjonuje na co dzień, to jest jedwab w płynie do włosów, który po prostu wcieram po umyciu głowy i to wszystko, więc... No ale myślę, że to raczej dla mojej mamy będzie fajne, bo moja mama właśnie trochę częściej coś tam sobie robi z włosami. Co to jest? Co to jest? Kropelki jakieś rozświetlające. Vegan friendly, cruelty free, kolor szampan i to jest primer, czyli baza rozświetlająca, 20 ml, tak, baza rozświetlająca, to mi się przyda, uwielbiam kosmetyki rozświetlające, u mnie w makijażu wszystko zawsze jest rozświetlające, baza, podkład, zawsze rozświetlacz też intensywny, cienie na powiekach z brokatem świecące, wszystko, więc ja uwielbiam wszystkie takie błyskotki i jestem totalną sroką, jeśli chodzi o te klimaty. A cienie moje ulubione, które często też widzicie na filmach u mnie to są i na Instagramie, to są cienie z Glam Shopu, te turbopigmenty, które zmieniają swoje kolory w zależności od tego, jak pada światło. Więc tak, to jest ta baza i będę na pewno ją próbowała, bo to jest kosmetyk, który zdecydowanie odpowiada dla moich preferencji, jeśli chodzi o takie kosmetyki do makijażu. To odkładamy na bok. Co dalej? Dalej jest marka, którą bardzo lubię, czyli ten Avant. Już wcześniej używałam kosmetyku tej marki, po prostu bardzo dobrze je kojarzę. Tutaj jest z kwasem hialuronowym, krem pod oczy, rozświetlający w takiej małej pojemności 10 ml, ale to jest krem pod oczy, więc i tak wystarczy. Jak dla mnie, ja znam siebie, wiem jak aplikuję kosmetyki, to dla mnie to starczy na ponad miesiąc na pewno. Więc to muszę tutaj spróbować Wam wymyśleć coś, na czym to będę pokazywała, bo kompletnie nie mam za bardzo pomysłu, jak zniwelować odbijające się światło. Nie wiem. Może spróbuję w tej książeczce to jeszcze znaleźć. Oczywiście tak jak przy wcześniejszym, wszystkie są tutaj kosmetyki opisane. Też są zawsze jakieś informacje o tej marce, o twórcach, o osobach, które nad tym pracują, jakie tam były założenia i tak dalej. No taki wiadomo, marketing mniej lub bardziej rozbudowany, który przedstawia też te marki, ponieważ ktoś być może chciałby sobie coś więcej, jak mu się sprawdzi danej marki kupić. O, kolejna rzecz, pędzelek. Chociaż powiem szczerze, że to jest akurat taki pędzelek, którego nie wiem, czy będę używała. W poprzednich boksach były ciekawsze pędzelki, takie bardziej normalne i do bronzera, do różu, do różnych rzeczy. Takie naprawdę bardzo fajne pędzelki dobrej jakości. Natomiast ten pędzelek, on na pewno też jest fajny, tylko że po prostu ja już widzę, jakie on ma włosie i wiem, że po prostu rzadko takich używam pędzelków. Zaraz chcę go rozpakować. Ja w ogóle powiem szczerze, że też rzadko ostatnio używam pędzelków do makijażu, bo te cienie, które na przykład mam teraz na twarzy, to są cienie, które ja rozprowadzam po prostu palcem. Więc tak, to jest taki pędzelek, ale wiem... To jest pędzelek, wiecie, to jest taki pędzelek, który może do makijażu średnio by był, ale on się fajnie sprawdzi do korektora pod oczy. Jeżeli ktoś używa korektora pod oczy, to faktycznie tutaj do jakiegoś wyrównywania, może rozświetlacza pod brwią, coś takiego.
i korektor pod oczy takim pędzelkiem fajnie działa. I to może i nawet ma sens, bo powiem szczerze, że ostatnio zaczęłam używać korektora pod oczy trochę, chociaż wcześniej nie robiłam tego. Ale powiem szczerze, odkąd zaczęłam nagrywać te filmy, to zauważyłam, że jednak chyba tego potrzebuję, jak sama na siebie patrzę, więc dosyć można się czegoś o sobie dowiedzieć. I kolejna rzecz jeszcze, co to jest? Krem pod oczy, jakieś papierki. Co to jest? Zaraz, nie wiem, powiem wam. Co to jest? Zaraz spróbuję to jakoś rozpakować trochę. Jest tutaj dosyć porządnie. A, wiem, to się tak otwiera. To jest cień. Tak opisane. Tak, bo tutaj jest cream, a tak. Cream eyeshadow, cream eyeshadow. Jasne. Więc kremowy cień po prostu do powiek. Po prostu. Tak myślałam, że coś dziwnego by było, gdyby w takim opakowaniu był krem pod oczy, chociaż w sumie już teraz wszystko jest możliwe, więc wszystkiego się spodziewam. Marka The Balm. The Balm i tak, teraz spróbujemy to jakoś pokazać. Teraz będę próbowała może na tym kolorze to pokazać. Nie, nie widać tego dobrze. To spróbuję na ręce. Tak, po prostu. Pudełeczko jest jak pudełeczko, tutaj jakiś taki samochód. Jeśli chodzi natomiast o kolor, czy ta kamera oddaje to w miarę sensownie? No mniej więcej. Cień jest trochę ciemniejszy niż tutaj to się pokazuje na filmiku. Kolor jest taki bakłażan. Bakłażan z lekkim połyskiem, czyli dobrze, bo ja matowych kosmetyków nie używam. I teraz tak, spróbujemy. Jest napisane, że on jest kremowy, więc teoretycznie powinien być do nakładania też tak w prosty sposób palcem. Spróbuję to. Tak, to jest taki perłowy, gładki bardzo. O, tutaj słabo to widać. Jak zmieniam może kąt światła. Nie, cień jest całkiem ładny. Tutaj ja to widzę w taki sposób, że on jest naprawdę całkiem ładny i będę go używała. Tutaj światło się odbija, więc słabo. O, może teraz trochę bardziej. Kolor wpada, no to jak to bakłażan, troszeczkę w taki delikatny fiolet, ale między brązem a fioletem. Bardzo ładny kolor. Więc tutaj powiem szczerze, że w tych boksach, jeżeli już w ogóle jest coś do makijażu, to zazwyczaj są to rzeczy takie w bardzo takiej neutralnej, ładnej kolorystyce. To nie są jakieś dziwne kolory, które może niekoniecznie mogłyby większość osób podpasować, tylko raczej właśnie takie, które większość kobiet na co dzień używa. I tak jak ja sobie dobierałam boks, której marki chciałabym mieć, to zdecydowanie to do mnie przemawiało, że ta makijażowa część tutaj jest taka malutka i jak już jest, to są to rzeczy takie bardzo uniwersalne, natomiast głównie tutaj skupienie jest skierowane na kosmetyki do pielęgnacji, różne właśnie takie serum, jakieś kropelki, jakieś kremiki, jakieś pod oczy, jakieś takie rzeczy i dla mnie to jest akurat potrzebne, więc tak, tutaj miałam ten boks grudniowy i pokażę wam jeszcze w taki sposób ten drugi. Listopadowy, bardzo ładne kolory. Uwielbiam ten kolor. Listopad i grudzień. Więc to tak wygląda. I te boksy już mamy za sobą. Tak jak powiedziałam, w tym miesiącu dwa pudełka wyjątkowo. Chyba, że znowu się wydarzy taka sytuacja, że nie będę miała po prostu totalnie czasu przez dwa miesiące. Ale myślę, że jakoś uda się to normalnie organizować. W styczniu będzie jeden, w lutym jeden i tak będzie w porządku, myślę. A poza tym, tak jak powiedziałam, jeszcze w tym tygodniu będzie film o perfumach. I zastanawiam się jeszcze do końca, nie wiem o jakich perfumach wam opowiem w tym tygodniu, ale myślę, że będzie to follow
od marki Kerozyny, więc dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. I myślę, że taki przygotuję w tym tygodniu jeszcze film z tego powodu, że jest to zapach, który po prostu idealny jest na tą porę roku i na tą pogodę, ponieważ... O, już bym chciała opowiadać, tak? Nie, to opowiem Wam w kolejnym filmie o zapachu Follow, więc teraz kończymy. Dziękuję wszystkim za zobaczenie tego dzisiaj troszeczkę innego filmiku i pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Pa, pa.